Dzień dobry, gość.xpl. Witam serdecznie. Pani Katarzyna Figura, Helena Trojańska w Cieszynie. Jak się czuje Helena Trojańska w Cieszynie? No świetnie, tak, no gram w spektaklu w reżyserii Jana Klaty, Trojanki. Gram rzeczywiście Helenę Trojańską i jest to coś wspaniałego. Ale póki co rozmawiam jeszcze z panią Katarzyną Figurą, nie będziemy mówić o Helenie. Nie, no jesteśmy na scenie, jesteśmy tutaj w teatrze Adama Mickiewicza w Cieszynie i w dekoracji, to mówię państwu, bo nie wiem, czy wszyscy dotrzecie dzisiaj do teatru. Jesteśmy w scenografii właśnie do Trojanek. Tak, dramat antyczny. Fatum czy przeznaczenie? W dramacie antycznym zazwyczaj fatum, prawda? Jakieś przeznaczenie bardziej. A u pani bardziej przeznaczenie czy wolna wola w życiu i w życiu aktorskim? Proszę pana, no ja jestem aktorką tego spektaklu i jak gdyby o spektaklu niekoniecznie będę się wypowiadać. Dobrze, zapytam w takim razie o wolność, bo Festiwal Teatralny gdzieś jednym z haseł ma w związku z rocznicą 30. mamy wolność. Czym dla pani jest wolność? No to jest chyba największa wartość, najcenniejszy skarb. I o ten skarb, o tą wartość trzeba dbać. W tym spektaklu rzeczywiście myślę, że w jakimś takim no niesamowitym wymiarze ponadczasowym o tym właśnie mówimy. I to, że sięgamy do czasów sprzed naszej ery, to jest jedna rzecz, ale to się okazuje, że tak jak to zostało skonfigurowane przez reżysera, przez Jana Klatę, ten spektakl jest te zagadnienia i czucie i te myśli, których tutaj dotykamy, są bardzo aktualne i ponadczasowe. I ponadczasowe jest też chyba morze, na którym pani mieszka i pani wolność nad tym morzem i to, że wyswobodziła się pani trochę z tego wizerunku seksbomby. Nie mówię, że pani nie jest seksbomba, natomiast po Żurku, po Alinie na Zachód, ta gra z wizerunkiem i to, że pani w tym momencie na przykład w Siedem Uczuć jest też i tutaj w Helenie, tak, na pograniczu tego wizerunku, to jest chyba duża wolność dla aktora. Tak, na pewno, ale to jest oczywiście, że tak powiem, takie małe pole. Myślałam bardziej o wolności w kontekście naprawdę takiej i to jest, że tak powiem, najważniejsze nas wszystkich też jako kraju, jako to są bardzo ważne zagadnienia, ale rzeczywiście dotyka pan naturalnie tego, co jest dla mnie ciekawe i jak gdyby bez tego nie potrafię pracować, to znaczy to jest dla mnie najbardziej, że tak powiem, fascynujące, ujmujące, pociągające to, że mogę być w moich wyrazach, w moim aktorstwie, mieć wolność. Na to przywołał pan kilka ról z dawnej przeszłości, ale teraz te role, które właśnie są tworzone i nawet coraz bardziej w Teatrze Wybrzeże, gdzie jestem od 5 lat. Teatr Wybrzeże ma główną scenę w Gdańsku, ale mamy też scenę w Sopocie. Że te role i postacie pod ręką naprawdę niesamowitych reżyserów jakby no coraz bardziej, nie wiem, mnie rozwijają, inspirują i myślę, że coraz więcej mam ludziom dodania czegoś naprawdę, czegoś ciekawego, tej myśli i czucia i to jest coś niesamowitego, że mogę właśnie w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku i w Sopocie tworzyć i dalej się rozwijać. I cały czas też może pani nam dać, jako widzę, dużo w filmie. Na przykład kiedy zobaczyłem Siedem Uczuć, to sobie pomyślałem, właśnie tak to wygląda w podstawowej szkole, prawda? Chcę zapytać, jak pani dzieciństwo przebiegało, jeżeli mogę spytać i wkroczyć do kraju lat dziecinnych? No nie będziemy rozmawiać, bo nie, szczerze mówiąc, bardzo rzadko rozmawiam na tematy osobiste.
czasami bywam do tego zmuszona, ale na pewno to nie jest ta sytuacja. Bardzo gorąco cieszę się, że pan przywołuje ten film z ostatniego roku, Siedem uczuć Marka Koterskiego, bo jest to wyjątkowy film i to nie jest film tylko o tym, jak to było w szkole i w dzieciństwie, tylko to znów są dotykane bardzo, pomimo całej warstwy tej, nazwijmy to komediowej i śmiesznej, tam są dotykane rzeczywiście bardzo istotne tematy i myślę, że każdy powinien ten film zobaczyć, dlatego że właśnie to, co się dzieje, te błędy, które są popełniane głównie przez dorosłych w stosunku do dzieci i jak po prostu ten człowiek jest kształtowany. To było również oczywiście, tam jest niesamowity zabieg dokonany i to było wyzwanie również dla mnie aktorskie, pomimo że już pracowałam kilkakrotnie z Markiem Koterskim, który jest bardzo takim specyficznym, niesamowitym reżyserem. Jego kino jest bardzo autorskie. To tutaj dokonało jakiegoś takiego bardzo odważnego zabiegu, że postaci dziecięce, tych dwunastolatków były przez nas grane, czyli przez dojrzałych ludzi, przez dojrzałych aktorów. I ten zabieg, jestem bardzo dumna, jak to, że tak powiem, z perspektywy tej aktorskiej, jak to przebiegło. Ale tak jak mówię, to ta myśl, która tam jest przekazana, to znów jest bardzo, to jest po prostu jakiś niesamowity jakiś niesamowity nabój, który rzeczywiście, przez który wszyscy powinniśmy przejść. Oprócz pana Koterskiego, między innymi, tak dużo reżyserów nie będę wymieniał, ale na przykład pan Has też, prawda? Czyli... Tak. Lat mojej pracy aktorskiej. Tak, taka praca, a poza tym jest to praca przyjemna. Bardzo, z wieloma naprawdę fantastycznymi reżyserami pracowałam. Mówił pan o Żurku, czyli mówimy o reżyserze Ryszardzie Brylskim. Naturalnie nie sposób pominąć mojej pracy ze Sławkiem Piwowarskim, przede wszystkim Pociąg do Hollywood, ale Autoproces z kochanką. Na przestrzeni lat mnóstwo rzeczy. Moja praca z Julkiem Machulskim, z Jerzym Szturem, z Januszem Zaorskim. Tak cofam się tam do lat 90., ale również... Perełka to aria diva, bardzo krótkie, 30 minut, ale jakże wyraziste. No to jest autorstwa jeszcze wtedy studentki Agnieszki Smoczyńskiej, a w tej chwili znanej i cenionej reżyserki aria diva, ale też nie sposób nie powiedzieć naturalnie o panu Andrzeju Wajcie, Zemsta, mój udział w Zemście, o Romanie Polańskim, epizodyczna rola, ale bardzo silna w Pianiście, naturalnie też moja współpraca z Robertem Altmanem. Także mam na swoim koncie naprawdę mnóstwo ciekawej pracy filmowej i ona się dalej rozwija i są kolejne rzeczy, które już wkrótce będą państwu prezentowane. A czy coś mogę poprosić, jakąś zdradę najbliższych planów filmowych, teatralnych? To jest tak, że nie można zdradzać, dopóki jak będzie zrobione, to na pewno wszyscy się państwo o tym dowiecie. Poproszę jeszcze o taką. Poproszę o małą podróż do Stanów jeszcze. Jak pani wspomina Stany i całą atmosferę, która tam była? Gdzieś, wie pan, pod względem zawodowym pewnie ta moja przygoda już się zakończyła i szczerze mówiąc jestem tu i teraz i moje plany raczej zawodowe tam nie sięgają, chociaż moje marzenia sięgają poza granice Polski, ale myślę, że tamten etap mam, że tak powiem, zakończony. Zamykając może tak w ten sposób, że Hollywood rzeczywiście jest takim miejscem fascynującym, ale jest dość okrutnym w tym kontekście, że jak gdyby ten czas tam jest bardzo ograniczony, znaczy ktoś się pojawia i ma bardzo krótki czas, żeby zaistnieć. A w moim przypadku mówimy o, nie wiem, kilkanaście lat temu, kiedy że tak powiem, tam próbowałam coś zrobić, że tak powiem, z różnym efektem. Także bardziej w tej chwili, szczerze mówiąc, interesują mnie takie klimaty, jak praca z reżyserami z innych krajów, na przykład z korzeniami iberoamerykańskimi, albo z reżyserami z Azji.
To są takie moje marzenia. W jakiś sposób do tego dążę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że się spełnią, tego pani życzę. Wiem, że o dzieciństwie nie rozmawialiśmy, na życzenie pani. Ja mam tylko taką, nie byłbym sobą, gdybym tego nie powiedział. Jedna z kobiet, z którą rozmawiałem wcześniej i powiedziałem, że być może będę miał tę przyjemność rozmawiać z panią Katarzyną Figurą, powiedziała, żebym podziękował za tą sytuację, którą chyba przyczyniła pani się do tego, że wiele kobiet zaczęło głośno mówić o sytuacjach przemocowych. Wiem, że to jest bardzo osobiste, natomiast chciałbym powiedzieć, że dużo... Tak, no bardzo dziękuję. To znaczy głośno mówić, no... Wie pan, tutaj w Trojankach też mamy z tym do czynienia, bo ta kwestia przemocy, nie tylko wobec kobiet, ale w ogóle przemocy wobec drugiego człowieka, cały czas istnieje i jest jak gdyby wpisana niestety w naturę ludzką i w te mechanizmy. I moja rola też w pewien sposób się już zakończyła, bo dokonałam te siedem czy osiem lat temu, dokonałam tego, czego dokonałam. Niestety są następne przypadki, to się cały czas dzieje. Jak gdyby no, człowiek jest jakimś takim, tutaj powiedziałabym, stworzeniem, które po prostu nie uczy się na błędach. Trzeba być uważnym, trzeba być czujnym i trzeba wyciągać wnioski. I jedyne, co mamy i co jest najważniejsze, to jest nasze życie, to jest największy skarb. I o nie trzeba zawalczyć. Bardzo dziękuję. Doskonała puenta tego wywiadu. Pani Katarzyna Figura była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo było mi miło.